Ten film rozpocznę sporym przeskokiem w kolejce, bo podczas rozpakowywania wyszło, że nadawcy paczek numer 4 i 5 dostarczyli bohaterów do cyklu ekstremalnej dekompozycji, a jako, że wtedy nie prosiłem nikogo o dopiski na paczce, to wszystko umieszczałem w tej kolejce, aby omyłkowo czegoś nie zdekomponować. Pacjent z paczki numer 6 czeka na zakup części zamiennych, a ja, aby nie czekać bezczynnie z realizacjami odcinków, zacząłem optymalizować zdjęcie na zasadzie, że biorę się za następnego bohatera odcinka, jeśli realizacja aktualnie filmowanego znacząco opóźni się z powodu oczekiwania na części. No i aby nie zanudzać już Was gadaniną o zasadach, postanowiłem przenieść ją na koniec filmu. No to zaczynamy! Czas na naprawę! W tym odcinku rozpakujemy szczęśliwą paczkę numer 7, do której schowany został dźwięko umilacz jazdy samochodem, czyli radio z odtwarzaczem CD, tylko CDR500. Z tego, co udało mi się znaleźć w internecie, tym radiem uszczęśliwiano być może na siłę posiadaczy nowych Opli, a najczęściej poruszanym tematem z tym sprzętem związanym jest dorobienie wejścia liniowego, aby zamiast odchodzącej do lamusa płyty CD dało się słuchać muzyki, na przykład ze smartfonu. Z przodu pierwsze, co mi się rzuciło w oczy, to otwór na płyty CD oraz brak jakiegokolwiek wyświetlacza czy jakiejkolwiek skali informującej chociażby o aktualnej częstotliwości radiowej czy ścieżce CD, ale wszystko staje się jasne, jak spojrzy się na deskę rozdzielczą tego samochodu i zauważy pokładowy wyświetlacz. Z poziomu panelu radia możemy włączać i wyłączać sprzęt, regulować głośność czy balans lewo-prawo za pomocą wielofunkcyjnego dużego pokrętła, a reszta gałek już bez większych niespodzianek pozwala na wyregulowanie barwy dźwięku z naciskiem na tony niskie czy balans przód-tył. Większość przycisków jest na odłączanym panelu wyzwalanym przyciskiem Code, a w zależności od trybu pracy pozwalają one na wyszukiwanie bądź wybieranie stacji radiowej, zakresu, czy aktywowanie bądź wyłączanie funkcji RDS, albo sterowanie funkcjami napędu CD. Ten swoją drogą ma tylko jeden dedykowany dla niego przycisk, którym, jak się w praktyce okazało, przełącza się też tryb pracy między radiem a odtwarzaczem. Z tyłu oprócz gniazda antenowego znajduje się niemal wszystko mające potrójne gniazdo, w którym rozróżnić można część zasilania i sterowania typowo elektrycznego, wyjścia głośnikowe czy część pozwalającą na komunikację radia z pokładowym wyświetlaczem i innymi urządzeniami gadającymi w standardzie I2C. To może teraz ustalmy, co oprócz ułamanego mocowania panelu dolega pacjentowi. Z listu od widza wynika, że sprzęt ten został zmodyfikowany pod kątem wejścia liniowego, lecz coś poszło nie tak i jeden z kanałów nie gra, a radio i CD grają bardzo cicho. Z treści listu jednak nie wynika, czy jest to problem źle wykonanej modyfikacji, czy może uszkodzenie powstało podczas jej używania lub w innych okolicznościach. Także przejdziemy do kolejnej części filmu, aby zobaczyć na własne oczy, co kryje wnętrze. Podobnie jak z produktami np. Hewlett-Packard, bez śrubokrętów typu Torx będzie ciężko. Zdjęcie górnej i dolnej pokrywy niewiele nam pokaże poza spodem płytki drukowanej, napędem CD z jakąś płytą od widza czy głowicą radiową. Dopiero po odkręceniu czterech śrub i wyjęciu napędu zobaczymy znacznie więcej, choć nadal nie wszystko. W tym momencie oprócz sekcji zasilania dostrzeżemy czterokanałowy wzmacniacz mocy, układ zarządzający źródłami dźwięku oraz kilka innych, których znaczenia w tej chwili nie udało mi się ustalić. Mózg sprzęciora, którym może być mikrokontroler lub typowy zestaw procesora plus pamięci porty I/O, schowany jest pod metalową puszką ekranującą, do której, mam nadzieję, nie będzie potrzeby zaglądania. Pierwszym etapem, przez który sprzęt musi przejść, będzie próba przywrócenia jego stanu sprzed modyfikacji, aby w ten sposób sprawdzić, czy ta nie narobiła większych szkód. Z tego, co zauważyłem, polegała ona na przylotowaniu kilku przewodów podpiętych do zewnętrznego gniazda wejścia liniowego oraz przerwaniu dwóch ścieżek sygnałowych. Trzeba te wszystkie kable odlutować, przerwane ścieżki zewrzeć, co okazało się trudniejsze niż spodziewałem, i sprawdzić, czy sprzęcior prawidłowo zagra.
Aby nie było zbyt łatwo, musiałem zmierzyć się z brakiem kostki przyłączeniowej, a jako że był już sobotni wieczór, to aby przed pójściem na niedzielną giełdę wiedzieć, czy trzeba tego scalaka szukać, zdecydowałem się na bardziej kreatywne rozwiązanie, do którego wykorzystałem zalegającą w kącie płytkę. Jako że wciskane przyłącza, które chciałem wykorzystać, nie chciały się odpiąć po dobroci, to nadarzyła się okazja na malutką rozwałkę. Tym razem rezultatu nie skomentuję, bo elementów jest naprawdę mało i trzymają parametry, a przejdę do technik oddzielenia złączy, z których najskuteczniejszą okazała się ta polegająca na odgięciu zatrzasku żeńskiej części końcówką pomiarową. Jak widać, złączki okazały się szersze niż się spodziewałem, ale dzięki dobremu zaizolowaniu udało się bez fajerwerków rodem z elektrobooma uruchomić radio, a to zagrało i to nawet głośno. Następnego dnia już z zakupioną kostką przyłączeniową kontynuowałem zabawę i będąc na 100% pewnym, że sprzęt jest sprawny, mogłem zabrać się za przyłączenie wejścia AUX. Modyfikacja ta wymaga specyficznego gniazda mini jack, który musi posiadać możliwość spięcia linii sygnałowej z oryginalnym źródłem, jak jest bez wtyku, i jego odcięcia, jeśli wtyk zostanie wpięty. Niestety nie udało mi się dotrzeć do dokumentacji technicznej tego układu czy schematu radia, więc oparłem się na szczątkowych informacjach dostępnych na obrazkach z opisem amatorskiego dorabiania wejścia. Domyślam się, że autor modyfikacji bazował na tym rysunku, według którego wejście liniowe wpięte jest w tor radiowy, i takie rozwiązanie zachowam. Najpierw usunąłem odtwarzające pierwotny stan radia z wory i sprawdziłem, czy po włączeniu radio milczy, a następnie po analizie miernikiem ustaliłem, która końcówka za co odpowiada, i przywróciłem połączenie toru sygnałowego przez gniazdo, aby sprawdzić, czy prawidłowo zadziała odcinanie źródła sygnału od wejścia wzmacniacza. Rezultat tego testu zaskoczył mnie, bo mimo potwierdzonego momierzem odcięcia wyjścia odbiornika radiowego od wejścia audio układu, dość wyraźnie było słychać to, co odbiera radio. Wtedy zwróciłem uwagę na to, jak autor modyfikacji poprowadził przewody sygnałowe do gniazdka. Z jednej strony pewnie chciał dobrze, bo aby zmniejszyć wpływ zakłóceń, wybrał przewody ekranowane zamiast takich luźnych, jak to jest na zdjęciach, ale niestety wybrał wygodne dla oka rozwiązanie, czyli w jednym ekranowanym kablu przewód z sygnałem audio toru radiowego biegnie równolegle z przewodem wejścia do układu selekcjonera audio. Kiedy takimi kablami płynie prąd stały, nie miałoby to większego znaczenia, ale w przypadku prądu zmiennego taki kabel po rozdzieleniu końcówek w gniazdku może działać jak kondensator bardzo małej, ale wystarczającej do przepuszczenia sygnału pojemności. Można, a nawet trzeba to skorygować tak, że w jednym ekranowanym kablu biegnie tylko sygnał stereo z toru radiowego, a w drugim tylko sygnał stereo do wejścia układu selekcjonera audio. Po tej korekcie wymagającej lekkiego przeorganizowania kabli zauważyłem, że autor, sugerując się nie do końca precyzyjnym rysunkiem, podpiął przewód masowy do lewego kanału toru audio połączonego z napędem CD. To wyjaśniałoby większość problemów opisanych w liście. Po wprowadzeniu korekt przesłuch z toru radiowego uległ zmniejszeniu do takich wartości, że trzeba głośność ustawić prawie do oporu, co myślę, że można zaakceptować, bo przy wpiętym i aktywnym źródle dźwięku, jakim jest smartfon, przesłuch ten praktycznie jest niesłyszalny. Dostrzegłem jeszcze, że poziom dźwięku puszczonego ze smartfonu jest nieznacznie słabszy od dostarczonego przez radio, ale na tę różnicę może mieć też duży wpływ samo źródło dźwięku. Ułamany zaczep panelu też nie dawał mi spokoju, więc wykorzystałem kawałek wcześniej wylutowanej z płytki blaszki, który na gorąco wtopiłem w resztę plastikowego zaczepu i wystającą końcówkę zagiąłem. Na wszelki wypadek jeszcze wszystko zabezpieczyłem super glue i wyszedł taki zaczep, który mam nadzieję wytrzyma dłuższy czas. To teraz pozostało tylko wszystko skręcić w całość, przetestować, zamknąć obudowę, znowu przetestować i radio może wracać z powrotem do widza. Na szczęście sprzęcior wybaczył mu błąd i myślę, że będzie jeszcze długo służył. Jako że inne paczki czekają w kolejce, to ja na tym zakończę przygodę z tym radiem, spakuję wszystko i odsyłam.
A teraz podziękowania dla najwytrwalszych patronów, czyli Łukasza Januszko, Arkadiusza Kalawskiego, Bandi 1944, Adriana Michalskiego, Mistera Ospi, Mateusza Malanowskiego, Michała Dworaczyka, Marcina Szulca, Piotra Piątkowskiego, Cezarego Pilarskiego, Bartka Wręgi, Dawida Sołowianuka, Kacpra Jasińskiego, Sławomira Przyłuckiego, patrona anonimowego, Dominika Gacka, Sebastiana Matuszyka, Piotra Turzyńskiego, Leszka Śledzińskiego, Jakuba Specjalskiego, Sebastiana Duchnickiego, Michała Tymosiuka, patrona o inicjałach PK i Wojciecha Gradzika. I jeszcze zgodnie z tym, co mówiłem na początku filmu, komunikat z zasadami. Film ten jest częścią eksperymentalnego cyklu, na łamach którego dokonywane są naprawy różnych sprzętów elektronicznych. Nie jest i nie będzie to typowy warsztat elektroniczny, bo ja nie jestem jakimś superznawcą, a tylko pasjonatą elektroniki, który razem z wami uczy się, stykając się z różnymi wyzwaniami podczas realizacji filmowych. Dlatego też za swoją pracę nie pobieram opłat od zainteresowanych widzów. Niemniej jednak, aby moja łania nie ględziła mi o bezsensie tej pracy, zainteresowany widz pokrywa koszt przesyłek, jeśli trzeba skorzystać z pomocy poczty bądź kuriera oraz części zamiennych, jeśli trzeba będzie takowe kupić. Ze względu na przerastające moje oczekiwania, zainteresowanie tym cyklem i niestety ograniczoną pojemnością mojego mini studio, przyjmowanie nowych bohaterów odcinka będzie dopiero po obsłużeniu wynoszącej grubo ponad 30 paczek aktualnej kolejki. Kolejne paczki będą już przyjmowane do drugiej edycji cyklu, a zainteresowani niech wypatrują filmu na tym kanale lub wpisu na twarz o książce o rozpoczęciu naboru do niej. Trzymajcie się! Ho!